jestem Oskar Kwiatkowski, uprawiam snowboard alpejski w kadrze narodowej PZN oraz jestem studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pochodzę z Zakopanego i jak wiadomo jest to stolica sportów zimowych. Bardzo spodobało mi się, kiedy widziałem na żywo na stokach snowboardzistów, jak jeżdżą. Zapragnąłem spróbować tego. Poprosiłem rodziców swoich, żeby mi wypożyczyli pierwszą deskę snowboardową. No i po prostu zacząłem metodą prób i błędów uczyć się jeździć, próbować na tej desce. Na początku mojej kariery najwyższe osiągnięcie to było srebro na Dniach Młodzieży Europy w Rumunii, w Braszowie. To jest zawody organizowane przez Komitet Olimpijski. I zdobyłem tam właśnie srebrny medal w slalomie gigancie. I to było po trzech latach zawodowego treningu, to osiągnięcie. Później następne to było piąte miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w slalomie równoległym. To było w 2015 roku. Następne mocne wyniki to srebro na uniwersjadzie w tym sezonie, w tym roku. Oraz 12 miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów już. I 20 miejsce też na Mistrzostwach Świata Seniorów w samym gigancie. Mówię o wynikach zagranicznych. No, marzę pojechać na najbliższe Igrzyska Olimpijskie do Korei, do Pyeongchang. Na dzień dzisiejszy mam tą kwalifikację. Żeby dostać na Igrzyska, nie myślę o tym, żeby tylko po prostu pojechać na te Igrzyska, tylko zaprezentować się z super strony, zjechać najlepiej jak potrafię i walczyć o to, co... Po prostu walczyć o to, co potrafię, o super wyniki. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Czuję się bardzo doceniony i motywuje mnie to do ciągłej pracy, jeszcze większych nakładów pracy. Otwiera to przede mną większe możliwości, ponieważ będę mógł zainwestować w niezbędny sprzęt, w serwis tego sprzętu, w pomoc takich specjalistów jak fizjoterapeuta. Pomoc psychologiczna już dostajemy dodatkowo, także to też jest dla mnie świetne ułatwienie. Też pomoże mi to w treningach, w zapewnieniu sobie treningów, obiektów, suplementów. W takie rzeczy właśnie chcę to zainwestować.